Ciemanko, Ostatnio do Arka zapowiedziano bardzo dużo rzeczy. I zacznijmy może od tych najbardziej znanych. Przeżączą jest to, że za niedługo wychodzi, w tym oczywiście roku, animowany serial o fabule Arka. Za długo pojawi się filmik, który będzie omawiał trailer tego właśnie serialu, ale twórcy coraz bardziej nas wspierają do tego, że niedługo ten serial się pojawi. Ostatnio nawet przy tak do Arka dali taką grafikę o ob jednej z postaci. A co z ostatniego update'u? To soft, który został wydany w tamtym roku, dostaje nową wielką aktualizację. W tej aktualizacji dodadzą zrzuty które będą dawały nam dinozaury z innych map. Typu ripery, rolaty, welonozaury, golemy, magmazaury, modliszki, karkinosy, czy też inne stworzenia. Pewnie te zrzuty będzie trzeba otworzyć za jakieś punkty, żeby zdobyć takie potężne stworzenia. Wydaje mi się, że to będzie fajna sprawa, zwłaszcza że SOC troszeczkę się według na przykład dla mnie, znudził. Nie było z wielu zmian, ale teraz o dodanie tych nowych zrzucików z stworzeniami saberacji urozmaici rozgrywkę. Kolejną rzeczą jest pokazanie konceptów nowych stworzeń, które znajdziemy w Arkodwójeczce. Nie powiedziałbym, że konkretnie to są nowe stworzenia, bo mamy też tego zaura i ankylo, który już wcześniej dawno był pokazany, ale mam też brachiozaura, którego kiedyś nawet odmawiałem w trailerze Arkodwójeczki. Ale moje przypuszczenia się potwierdziły i będziemy zdobywać takiego brachiozaura. Ciekawe czy zastąpi on naszego normalnego Bronto, czy też Bronto normalny się pojawi. Ale szczerze mówiąc te modele stworzeń naprawdę są przepiękne i mogę się doczekać, żeby naprawdę je zobaczyć, ale do tego czasu jeszcze długo. Jednak na szczęście powiedzieli nam, że chyba co miesiąc będziemy zdobywać jednego z tych dinków, które pojawią się w dwójeczce. Ale twórcy, moi drodzy, jeszcze wracają do arka zwykłego, czyli jedyneczki. I rozpoczęli kolejne głosowanie na stworzenia. To głosowanie ciągnie się już przez dłuższą część tego miesiąca i aktualnie, jeżeli chodzi o trzy najbardziej zagłosowane stworzenia, trzecim z tych stworzeń jest Notozaurus, który ma być stworzeniem fajnym do przemieszczania się. Według tego co piszą, ma być ten dinek dobrym również złodziejem jajek, podobnie jak Oviraptor, ale pamiętajmy, że wszystkie rzeczy, które ludzie piszą, niekonkretnie się sprawdzają. Tak mieliśmy w sumie z Dinopitekusem. Jednakże patrząc na to, jak on wygląda, wydaje się dosyć fajny, bo będzie on wodnym i lądowym stworzeniem. Drugim jednakże jest Gorgonopsid, który jest stworzeniem, które właśnie miało zostać dodane do Arka, bardzo dawno temu. Jednakże nie zostało końcowo dodane. Jest to taki mięsożerca, który przypomina trochę Purlowie bez owłosienia, właśnie. Miałoby mieć podobne możliwości tak jak Tylkoleo. A na pierwszym miejscu mamy żuczka gnojarza, ale w takiej większej wersji. Aktualnie ta propozycja ma najwięcej głosów, więc prawdopodobnie ona przejdzie, jeżeli chodzi o WOTA. Szczerze mówiąc, podoba mi się, bo nie mamy naprawdę gigantycznych owadów w arku, które możemy użyć jako dinozaury, akurat do walki. Jest dużo konceptów właśnie tego Dinka, co on może robić i w jaki sposób będziemy mogli go nawet oswoić poprzez właśnie zdobycie larwy. Również są propozycje na różnojakie zbroje, które mogą zrobić z niego naprawdę wojenny statek, ale na ogół osoby, które właśnie chcą go zaimplementować chcieliby, żeby był to wielki robak, na którym można byłoby jeździć i używać na przykład broni strzelniczej. No i na sam koniec, moi drodzy, malutka informacja dla graczy PvP, bo nie wiem czy wiecie, ale zaczęli małą walkę z ini bym powiedział, zrobili filtr, który jakby usuwa wam te ini, więc no stare granie na ini bez właśnie tekstur drzew i tych innych może troszeczkę się zmienić dla większości osób. Widziałem, że część ludzi wciąż jest w stanie używać tego ini, ale nie jest ono takie jak kiedyś. To byłoby w sumie na tyle jeżeli chodzi o te malutkie newsy dla was moi drodzy, mam nadzieję, że wam się podobało, yy, niedługo kolejny filmik z fabuły będzie tym razem. Będę opowiadał o trailerze i widzimy się w kolejnym. Trzymajcie się. Cześć, cześć.